My często, będąc młodzi, myślimy, że w ogóle życie może być, przepraszam za mój francuski, mega zajebiste cały czas. Nie może być. Nawet farmacja sobie z tym nie radzi. Spotykam się niekiedy z opiniami, że właściwie każdy człowiek w ciągu swojego życia powinien spotkać się z kimś takim jak ty, czyli z psychologiem. Miałoby to sens, twoim zdaniem? Czy każdy człowiek na etapie swojego życia powinien się spotkać z psychologiem? Nie. 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 Dlatego, że w większości przypadków pomoc... My wiemy, że pomoc terapeutyczna przynajmniej w 40% swojej efektywności jest chemią między dwiema osobami. Czyli jak ja idę do terapeuty, załóżmy, bo najczęściej to myślimy, myśląc o psychologu, to fajnie by było, żebym wziął takiego, który jest blisko. To jest dobre kryterium, bo w razie jakby była chemia, to nie będzie mnie odstręczało to, że muszę jeździć przez pół miasta. Czy blisko w sensie lokalizacji? Tak, od domu blisko. A nie, że ma dużo gwiazdek, certyfikaty i tak dalej, bo ktoś może mieć dużo gwiazdek i certyfikaty i potem do mnie mówi i ja czuję, że nie wiem, co on do mnie mówi w ogóle. Że fajnie może i mówi, ale no i co z tego? Trochę to jest tak jak z książkami, że człowiek otwiera książki w księgarni i czyta i może to jest dobra książka, ale jakoś tak to on, ten autor nie myśli tak, jak mnie się myśli układają. Tak? Czegoś mi brakuje albo za dużo. I dlatego, jeżeli my mamy znajomych jakichś takich, mamy... Nie cierpimy specjalnie na samotność. Zresztą samotność, znowu jak pokazują badania, nie jest skorelowana z liczbą osób, które nas otaczają, a bardzo często jest za to skorelowana, co ciekawe, z naszą uważnością na osoby na zewnątrz. Chcesz powiedzieć, że można mieć wielu znajomych na Facebooku i być samotnym? Tak, można też nie mieć żadnych znajomych na Facebooku i nie być samotnym. Można, dlatego że jeżeli ja jestem taką osobą, która jak rozmawia z ludźmi, to generalnie zwracam uwagę na to, co oni robią. Nawet nie empatyzuję, ale współczuję. Mówię, że ktoś mówi, że kopnął chomika, ja mówię, oj, to musiało ci być ciężko, bo to był twój chomik. To ja przez to, że tak mówię, nie jestem samotny. Bo mam poczucie, że mam w swojej głowie wielu ludzi. To już jest moja interpretacja, bo wynik badania jest prosty. Uważne na otoczenie osoby czują się mniej samotne. Ale znowu, jest w tym zawodzie, tej profesji psychologa taka konsultancka mądrość, że niektóre rzeczy po prostu są powielalne w historii świata i że niektórymi rzeczami się nie trzeba przejmować, bo one po prostu przejdą. Na przykład, nie wiem czy wiesz, ale człowiek bardzo dobrze się czuje w życiu do 16 roku życia. Potem statystycznie do 47 czuje się coraz gorzej emocjonalnie i od 47 zaczyna się znowu czuć coraz lepiej, tam po drodze umiera gdzieś. To jest oczywiście to ja statystyka. Gdybyś był statystyczną osobą, czyli taką, co ma jedną pierś i pół członka, to można by to było do ciebie przykleić. Nie? Więc my się czasami zastanawiamy, nie wiem, mając na przykład lat 20 czy tam 25, dlaczego to życie jest takie straszne, nie? I co tu zrobić? I na przykład psycholog może powiedzieć, poczekać. Poczekasz 20 lat i życie znowu będzie fajne. Dokładnie, przejść. Jakby nie masz się co przejmować. Jest po prostu fabrycznie wbudowane. Z czego to wynika? No to znowu jest interpretacja. Bo to na przykład wynika z tego, że my często, będąc młodzi, myślimy, że w ogóle życie może być, przepraszam za mój francuski, mega zajebiste cały czas. Nie może być. Nawet farmacja sobie z tym nie radzi, bo są takie środki, które powodują, że przez chwilę jest, ale potem jest gorzej. Nie potrafimy tego efektu przeciągnąć. No, niektórzy nawet mówią, że jest to potrzebne do tego, żeby móc później odczuwać to szczęście, tak? Tak, wiemy, kiedy tak, jest źle, wiemy, kiedy jest dobrze. Tak, chociaż takie indukowane cierpienie samodzielnie, ono nie za bardzo jest dobrym punktem odniesienia. Życie w ogóle, życie jest cierpieniem. To my już w ogóle wiemy od początku, jak ludzie wymieniali Ustalmy się informacjami. Podstawy. Tak, życie jest cierpieniem. Nawet niektórzy ładnie mówią i uczą swoje dzieci, że życie jest po prostu pasmem przeszkód. To jest życie, ono takie jest. Dlatego każdy moment, kiedy jest fajnie albo kiedy jest mega fajnie, to jest duży skarb. Jeżeli ktoś próbuje budować swoje życie z tego momentów, kiedy jest mega fajnie, to nie da rady, bo ich jest za mało. Okay. Po prostu. Są takie momenty, że jest mega fajnie, a potem się na przykład ma kaca przez dwa dni, no to wiadomo, ale nie możesz tego polepić w taki sposób, żebyś skakał tylko z jednego czubka fali na drugi. Dlatego my się cieszymy, jak starsi ludzie zawsze co opowiadają, że cieszą się, że nie ma wojny,
albo cieszą się, że mają kawę, że mogą sobie usiąść, że mają obie ręce, że mają obie nogi, co jest w sumie bardzo dużo, że wylosowali w ogóle taki układ nerwowy, że sobie kupili dobrą czekoladę, się cieszą. Tak, to my z takich rzeczy możemy polepić szczęście w życiu, ale generalnie to ono tyłka nie urwie. Ono po prostu jest takie, o, no takie jak normalnie, no wiadomo. Ustaliliśmy sobie, że no nie jest najlepiej, wiadomo, ale jak rozpoznać, czy ja na przykład powinienem się skonsultować, udać do psychologa, czy absolutnie nie mam takiej potrzeby? Jak to ocenić? Chcielibyśmy uzyskać merytoryczną informację, czy to, co nas boli, to już jest takie cierpienie zbędne w życiu, czy to jest cierpienie niezbędne w życiu. A Sigmund Freud, kiedy ustalał zasady psychoanalizy, mówimy o nim elegancko, że miał rację w 100% i pomylił się w 100% jednocześnie, ale miał parę bardzo błyskotliwych stwierdzeń. Powiedział, że psychoterapia służy temu, żeby pozbawić nas zbędnego cierpienia w życiu. Żeby zostało tylko niezbędne, cierpienie w życiu. Takie, które życie ze sobą niesie. No ale jak to rozpoznać? No która więc, jest niezbędna, którego możemy się pozbyć? Nie ma takiej kreski. Mało tego, ta kreska się cały czas przesuwa. Dlatego, że my mamy umiejętność zniekształcania i przyzwyczajania się do sytuacji. Wiesz, ja bym na wszelki wypadek zszedł za każdym razem, jak mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. Po prostu. Dlatego, że dobrze jest się po prostu dowiedzieć, tak? Jak ci coś boli, to jest tak, jak przychodzisz do lekarza i czasami lekarz ma jakąś prostą, ale mówisz tak, jak tak dotykam, to mnie boli. To niech się pan tak nie dotyka, nie? problem z głowy. I często psycholog tak, psychiatra, psychoterapeuta tak mówi, psychiatra jest akurat lekarzem, więc tam jest zupełnie inna sytuacja, ale tak jest. Bo my cały czas od początku tej rozmowy trochę rozmawiamy o naturze szczęścia i naturze cierpienia. Że my zdając sobie sprawę z jednej strony, że życie jest cierpieniem, doznajmy pewnej ulgi. Że moje życie nie jest takie dziwne, że to nie ja spieprzyłem, tylko ono po prostu takie jest fabrycznie. Tak, to po prostu tak jest. I że jak mam plan i coś nie działa, to po prostu jest normalnie, a nie, że to jest wyjątkowo pechowo. Nie, bo jak założymy, że życie jest jakimś pasmem przeszkód, to po prostu aha. I tak jak GPS w samochodzie, przeliczamy trasę i próbujemy tam dojechać inaczej. Tak jak dziewczyna nam powie na pierwszej randce, że się z nami nie umawia, to pomimo tego, że 2 lata smaliliśmy do niej cholewki, nie powiem, a jak nie, to nie, spierdzielaj, poszukam kogoś innego, tylko szukamy innego sposobu, tak? Tam rwiemy ją na Dostojewskiego, na pół litra, na bilet do teatru, albo czekamy, aż będziemy jakiś taki słabszy intelektualnie moment i wtedy ją wyciągniemy. Szukamy sposobu, tak? I to w sumie taki jest sposób na życie. Jak nam na czymś zależy, to my to robimy. To pogadajmy teraz chwilę o szczęściu. Czy udało ci się znaleźć przez te wszystkie lata twojego życia jakiś przepis na szczęście? Wiesz, no już trochę on się w naszej rozmowie przeplata. Bo kiedy rozmawialiśmy o tej krzywej szczęścia, czyli że młodzi ludzie są szczęśliwi do 16 roku życia, a potem to zaczyna spadać do 47, a potem rośnie, to już jest pewien trop. Dodajmy w tle, że to wszystko, to ziarenko w ogóle musi paść na grunt, na którym ziarenko w ogóle może zakwitnąć. Czyli twoje życie w ogóle, że musi mieć jakiś układ nerwowy, który będzie w stanie to szczęście odebrać. Mhm. Bo to już nie jest taka oczywista sprawa. Możesz mieć taki układ nerwowy. My mamy takie mity, że każdy może być szczęśliwy. Nie. Każdy może mieć pasję. Nie każdy. Każdy może osiągnąć, co chce, nie każdy. Bo jeżeli masz na przykład taki układ nerwowy, załóżmy, który jest bardzo apatyczny i reagujesz powoli, to nie dostaniesz dobrej pracy. Bo jak ktoś cię zapyta, dlaczego chciałby pan u nas pracować, a ty... To już. Rynek pracy z ciebie zrezygnował. A to nie jest żadna twoja. Po prostu się taki urodziłeś, wylosowałeś i już. I nie da rady tego się nauczyć, wyćwiczyć? Można poudawać. Do pewnego stopnia dasz. Tam o sekundę przyspieszysz. Ale pamiętajmy, że rynek biznesu jest rynkiem rywalizacyjnym. W związku z tym, co gdzieś startował z osobami, które się urodziły takie. Tak? Więc do pewnego momentu dociągniesz, ale prezesem nie zostaniesz raczej. Chyba, że już wchodzimy w politykę głębszą, masz szansę innymi sposobami. Wiadomo. Natomiast wracając do twojej definicji przepisu. Tak, bo chcę też powiedzieć, że niektórzy po prostu muszą spróbować iść do lekarza. No, bo chcę trochę
zwrócić uwagę na fakt, że czasami to jest ponad nasze siły. No. Jeżeli my próbujemy i się dziwimy, że ktoś nam wmawia, albo się źle czujemy, albo mamy migreny codziennie, albo mamy niedoczynność tarczycy, albo nadczynność. No, to są jakieś takie rzeczy, które są bardzo prozaiczne, a w nas w tym szczęściu hamują. No dobrze. Ale druga sprawa jest taka, że to jest pewien punkt odniesienia i on często jest pokazywany w tej krzywej jako coś kluczowego, że my mając lat 16, kiedy chłopaki są fajne, a dziewczyny też są fajne, nawet nie wiadomo, czy nie fajniejsze w tym wieku są w ogóle dziewczyny, i że życie stoi przed tobą otworem, nagle słyszysz, że możesz być kim chcesz i robić to, co chcesz, mówisz, kurna, teraz się zacznę. Przez pierwsze 3 lata załatwimy problem głodu w Afryce, przez następne 3 stworzę szczepionkę na raka, potem się wybiorę na Marsa, jak już tam założę bazę, to wrócę i tak dalej. I to jest taki mniej więcej projekt taki zgrzebny na kolejne... Plan na dorosłość. Tak. I potem mijają kolejne wieczory, kiedy się okazuje, że zamiast wdrażać ten plan w życie, po prostu widziałeś 50 najśmieszniejszych chomików w internecie w tym miesiącu. Rano wstajesz, czujesz się tak se i ledwo wstałeś, umyłeś zęby, znowu jest wieczór. I od tego momentu, czyli od tego 16 roku życia, prawdopodobnie z tego powodu twoje samopoczucie zaczyna się pogarszać, bo widzisz, że to życie w ogóle takie nie jest, jak miało być. A jeszcze jak połączymy to z tym, że jak chcesz, to dasz radę, możesz być kim chcesz, chcieć to móc, wiesz, te wszystkie hasła, które znamy, co tam jednorożce żygają tęczą, to zaczynasz dochodzić do konkluzji, że jeśli w twoim życiu tak się nie dzieje, to jest twoja wina. Bo jakbyś chciał, to byś mógł. I stąd właśnie spadek. I stąd zaczynasz się orientować, że tak. Potem trafiasz na Facebooka i Instagram, jeśli masz szczęście żyć w tych czasach, w których jesteśmy, gdzie ludzie raczej informują o tym, albo że inni są debilami, albo że im się dobrze wiedzie. Że są na wakacjach, oto moje nogi na plaży, oto moje nogi smyrają delfina, oto jem, oto będę jadł, albo nie zjem, ale mogłem, tak? To są te zdjęcia. I ty patrzysz potem na to swoje życie. Co jest z moim życiem? Gdzie ono źle skręciło, się zastanawiasz, nie? Bo jesteś przytłoczony informacjami. Mało tego, nie tylko zdajesz sobie sprawę, że ono źle skręciło, ale jest ci wstyd się przyznać, jak ono wygląda, bo wszyscy sobie poradzili. Tylko ty taki po prostu wypłosz, siedzisz w tych chipsach i browarze i się zastanawiasz, czy się powinieneś w sumie wyprowadzać, czy się może wprowadzić do kogoś na próbę, czy wrócić na studia, czy iść na trzecie studia. I dlatego mówi się też w psychologii o tym, że social media, że media społecznościowe są medium izolującym, że one tworzą społeczności samotnych osób, bo ty nie chcesz się przyznać, jak twoje życie wygląda, tylko pokazujesz, jakbyś chciał, żeby ono wyglądało. I piszesz, oto znów jestem na wakacjach. Tam nieważne, że byłeś po prostu raz na Śląsku zdjęcie 5 lat temu. Archiwalne. Tak, ale wyciągasz potem i będziesz teraz bombardował przez pół roku. I to tak zaczyna. Nawet jakbyś stracił partnera, ludzie o tym nie piszą, co jest ciekawe. Czyli na przykład jest dziewczyna z mężem, tam załóżmy, czy to był jej chłopak, chodzi. I nagle go nie ma na tym Instagramie. Potem ją spotykasz, o Jadzia, a co u Henia? Takie ładne ci. O nie, on już zdjęć nie robi, my już od roku ze sobą nie jesteśmy, teraz ze statywu pstrykam pilotem. Nie? I nawet tego nie, bo takich rzeczy się nie wolno przyznać na mediach społecznościowych. W związku z tym, ty się czujesz w tym coraz bardziej osamotniony, że wszyscy inni dają radę, a ty nie. I do 47 roku życia, teoretycznie, gdzieś mniej więcej w tym momencie, zaczynasz się orientować powoli, patrząc na życie innych ludzi, że inni też mają spieprzone. Tylko późno. Się nie przyznali. I że wszyscy siedzimy na tych kanapach. Trzeba było oglądać wywiady, to by się dowiedzieli wcześniej. To niczego nie doprowadziło, że po prostu jedyne, co zrobiliśmy, to się cieszymy, że kiedyś pomogliśmy jakiemuś domowi dziecka, pomalowaliśmy tam huśtawki, że przeprowadziliśmy chomika przez jezdnię, że mamy jakieś ładne dzieci, że mamy rodzinę. Zaczynamy szukać takich rzeczy. A po 47 roku życia też się orientujesz, że spora część osób ma o wiele gorzej niż ty. Bo pomarła. Na przykład, albo im pomarli, albo pochorowali się, a ty nie. I od tego momentu twoje samopoczucie zaczyna się poprawiać. Ale ty jeszcze nie doszedłeś do tego momentu. Masz tego 47? Jaki więc masz przepis na to, żeby w tym fatalnym odcinku czuć się dobrze, być szczęśliwym? No więc właśnie trochę jakby przemycam między wierszami.
Więc jeśli chodzi o takie recepty na szczęście, to mamy ich parę. Po pierwsze, za dużo się nad tym nie zastanawiać, bo jak wchodzisz w ewaluację szczęścia, to już psuje. Tak jakbyś szedł i siedział na filmie, w kinie i się zastanawiał, czy to jest ale dobry fajnie, film. Ale fajnie, że tu jest. Tak, ale fajnie, że tu jest. Jak ja idę do kina, to chcę się dać oszukać po prostu. Tak? Nie zastanawiam się, że to są tylko aktorzy, chociaż czasami jak zabijają pieska, to wiele osób mówi, jako piesek, nic mu się nie stało. Nie? Tylko aktor, albo sztuczny piesek tam, zrobiony na komputerze. Ale generalnie to my się chcemy dać oszukać, więc poza takimi momentami imersji, to ewaluowanie szczęścia kończy się tym, że momentalnie czujemy go mniej. Dlatego lepiej się je wspomina, niż mówić do przodu. Druga sprawa jest taka, że za dużo myślenia o sobie nie pomaga. Mamy też badania, które pokazują, że jak ktoś za dużo ma uważności i medytacji, to też nie pomaga. Jest taka grupa osób, której to w ogóle szkodzi, ale jest taka grupa osób, która tak mocno medytuje, że aż dostaje takich, to już w ogóle pójdę do jakiegoś psychologicznego piekła, ale dostaje takich inklinacji narcystycznych, że skoro ja medytuję, to cała reszta to tacy trochę mniej niż ludzie. Bo oni nie medytują. Nie medytują, tak? Ale nie jest to efekt medytacji per se, tylko skupiania na sobie. Im bardziej ja się skupiam na sobie, tym niestety bardziej mnie to zatruwa. Ja oczywiście muszę się trochę skupić na sobie, choćby po to, żeby się umyć, zrobić tam, czy się miło odezwałem, czy nie. Nie, to są takie rzeczy. Ale im więcej ja się skupiam na sobie, tym bardziej zwiększam prawdopodobieństwo, że dojdę do wniosku, że coś jest nie tak. Po prostu. Że część rzeczy mogę zmienić, część nie, część mi się wydaje, a potem nie będę dawał rady. Więc inni ludzie są o wiele lepsi do wypełniania naszej głowy. Komu ja mogę pomóc? Czyli na przykład jak się pracuje z dziećmi, to się nie zastanawiasz nad tym, z tymi dziećmi, za co jesteś wdzięczny, co jest niezłym pytaniem, bo dzieci też nie myślą o tym, za co są wdzięczne. Zresztą za co są wdzięczne się dowiedzą, jak będą miały 50 lat, sobie przypomną, co było w domu, albo same będą miały dzieci, to sobie wtedy przypomną, za co są wdzięczne. Ale chyba, że pójdą do terapeuty, bo psychoterapia zawsze zwali winę na rodziców. To po prostu jest to, nie ma się jak z tego wykaraskać, co jest nieprawdą, oczywiście. W każdym razie tak będzie, ale może być też tak, że my zapytamy te dzieci, komu dzisiaj pomogłeś? I to dopiero poprawia samopoczucie. Czyli generalnie jest wtedy zadowolony. Czyli mniej o sobie, tak. Raczej skupić uwagę na innych. Czyli powiedzielibyśmy, że to się zawiera w takim sformułowaniu, że ktoś do kochania. Czyli ja mam kogoś, kogo kocham, dbam o niego. To może być kwiatek, nazwę go George, chomik, to może być tam moja mama, moja córka, siostra, brat, kolega, przyjaciel, ktokolwiek. Ktoś do kochania taki, że ja się nim interesuję i mu pomagam. Druga sprawa to jest coś do roboty. Proces jest lepszy od celu. Tutaj w tym zakresie biznes jest niestety obłudny, ponieważ biznes jest chciwy i nieetyczny. Nie bójmy się tego słowa. Natomiast my nie mamy jak sobie inaczej z tym poradzić, ale proces jest królem. Ja muszę lubić to, co robię. Nie, co mi wyjdzie na końcu, bo jak ja bym lubił, że mi wyjdzie napisanie książki, tam niczego nie napisał, bym się do tego nie doczekał. Lubię stawiać litery, lubię siedzieć, tak sobie rzeźbić, bo tam sobie rzeźbię, na przykład tam w świeczkach rzeźbię małe pieski, albo montuję wywiady na YouTube'a, albo robię na media społecznościowe coś, albo plumkam sobie na fortepianie. Ja muszę lubić ten sam proces. Jak mam szansę znaleźć taką czynność, którą ja się mogę zatopić, a potem podnieść wzrok i stwierdzić, że jest 4 godziny później, nieważne co to będzie, czy to będzie tropienie lisów w lesie, czy to będzie tropienie fałszerstw Van Gogha na świecie, czy to będzie... Nieważne, nie ma kompletnie. Byle mieć zajawkę. Tak, jak masz na to zajawkę, to ci daje bardzo dużo szczęścia, że lubisz coś robić. I oczywiście ludzie mogą mówić, że to jest bez sensu, że nic z tego nie ma, że nikomu już nie pomagasz, że to nie ma kompletnie znaczenia. To jest niestety trud uprawiania pasji. Jak powiedzieliśmy już wcześniej, też krótko, pasja wygląda dobrze z daleka. Jak powiesz, że masz pasję, to się wszystkim podoba, ale potem się zaczynają... Dopóki nie poznają szczegółów. Tak, jak masz pasję, na przykład, nie wiem, skleisz modele, to wszyscy idą na urodziny, załóżmy twoja żona, tam, czy partnerka siedzi, a ten twój co? Te swoje nadal sklejki klei, robi, nie? I od razu robią ci z mózgu taki paździerz intelektualny, nie? A ten, co biega znowu, po co on biega, jak tylko pierwszy wygra? Tak, to po co oni tam wszyscy biegną? A ten twój co? Na tych rybach po prostu dręczy te ryby. A ten twój co? Na tym rowerze pedałuje. O Jezu, ty to z nim masz, nie? Więc pasja wygląda fajnie w książkach, miej pasję, będzie super, ale ona ma wpisane cierpienie, bo ty musisz o nią walczyć, żeby móc ją uprawiać. Gdzie wychodzisz
No na jogę wychodzę. Na jogę? Proszę, zostaw mnie z tym wszystkim. Oczywiście, że sobie idziesz na jogę, tak? Więc to nie jest też tak, że ci to da szczęście od razu i że wszyscy będą szczęśliwi, bo jednak moralność ma taką swoją przerwę w tym, jak my percepujemy naszą krzywdę i inni percepują ich, ale daje. I coś, trzecia rzecz, coś na co warto czekać. To jest trzeci element życia, który też jest bardzo, wydaje się, zgrabny. Czyli jak lubisz podróżować, to nie jest tak, że trzeba lubić podróżować. Wiele osób nie lubi podróżować i to naprawdę nie jest, to nie jest tak, że podróże kształcą. Kształcą może trochę tych wykształconych, jak to, reszta raczej osób wraca tak samo wykształcona, jak była z tych podróży. Stanie pod piramidą, powie, cool. I to jest tyle refleksji nad historią świata. Jeżeli my coś mamy zaplanowane, wyjazd na szczupaki do Norwegii z chłopakami, albo z dziewczynami, festiwal czekać, jogowy, który się odbędzie za dwa, i ja wracam i znowu coś planuję. I jednak oczekiwanie to przynajmniej połowa przyjemności, czasami niestety 100%, ale oczekiwanie daje nam takie, że my coś się będzie działo, że wstajemy się, że jeszcze już jest dzień bliżej, już jest dzień bliżej. Ludzie robią różne rzeczy, które ciekawią. Też na przykład zapisują się na operację, bo przez całe życie, nie wiem, na przykład haluksy, boli ich noga i czekają na tę operację. I z jednej strony się boją, no bo wiadomo, człowiek się boi, jak ktoś mu coś robi w jego ciele, z drugiej strony się cieszą, że wreszcie coś, albo jest, do dentysty czekaj. Się zapisują, nie? Że zrobią coś dla siebie dobrego i będą zadowoleni z tego powodu. Więc, ale że w ogóle na coś czekasz takiego fajnego, to jest fajne. I warto pracować nad tym w życiu, to jest akurat proste do zrobienia, żeby mieć coś takiego, że ja się na to wybieram, że to będzie zrobione. I gdybym miał szukać takich najprostszych rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to one jest. Ale wiesz, gdybym ja miał 18 lat i sobie to sam powiedział, jak miałem 18 lat, to ja nie wiem, czy ja bym to zrozumiał. To trzeba swoje wypłakać w życiu, wiesz, żeby zobaczyć, że to jest w sumie takie wakacje, na które załóżmy jedziesz z dzieckiem i ono nie ma rozwolnienia dalej niż ty widzisz, to jest duży skarb. Albo nie ma gorączki w samolocie, to jest duży, to już się z samego tego dzieje. I to tak mniej więcej wygląda. Dlatego zaczęliśmy od tego, że te małe przyjemności są takie istotne do budowania szczęścia i my się z wiekiem uczymy je wypatrywać i generować. Idziemy, 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 mówimy, a usiądźmy, się napijemy, to jest tak ładnie. Nie musimy się spieszyć. W sumie nie musimy. Człowiek siada i się okazuje, że się nic nie dzieje. Nie? Albo idzie na jakiś maraton i się okazuje, że było fajnie, albo coś tam, albo coś tam. A skoro mowa o tych właśnie małych przyjemnościach, powiedz na koniec, jakie małe rzeczy tobie dają najwięcej takiego codziennego fanu szczęścia? Jak ty sobie dogadzasz? No, ja nie staram się nie odpowiadać w wywiadach na pytania osobiste, bo moje życie osobiste nie ma tu znaczenia. Ale żeby coś powiedzieć takiego bezpiecznego, to wydaje mi się, że mnie, ja na przykład lubię pisać w fajnych miejscach. W ogóle lubię pisać. Pisanie sprawia mi przyjemność. Takie kreślenie, czyli na zewnątrz stawianie liter w odpowiedniej kolejności, wykreślanie ich, żeby one były w innej niż napisałem za pierwszym razem. I czasami jak gdzieś jadę, to wybieram takie miejsce, że jak patrzę, czy tam jest stolik, gdzie będzie można usiąść. Jak usiądę i mogę tam sobie popisać, to jest mega. Chociaż właściwie mógłbym na upartego powiedzieć, że to wszystko jedno, bo i tak jak się już tak zatopi człowiek w tym, co robi, to wszystko jedno, co ma dookoła. Bo szlachetność procesu i odkrycie tego procesu, w którym, kiedy jesteś zatopiony, sprawia ci przyjemność, daje też wiele wolności w życiu, bo ty sobie nagle zdajesz sprawę, że ty nic nie potrzebujesz. Że ty nie możesz, że wystarczy, jak ktoś na przykład lubi żeglować albo surfować, jedzie do Portugalii i smaruje tam deski. I mówię, ale ty dostajesz tylko tam na tyle, żeby mieć na obiad w Żabce i co? A potem sobie surfuję, nie? Bo ja chciałem surfować w życiu. A jakbyś miał wiedzieć, znasz ta przypowieść o tym Meksykaninie, co leży i podjeżdża do niego biznesmen. Tego nie znam. Nie, on leży tak i ten biznesmen podjeżdża do niego i tam mówi do niego, co ty tak leżysz, Meksykaninie? A on mówi tak, a ryby połowiłem rano, leżę. Skrócę tę historię. Ale byś dłużej połowił ryby, to byś jeszcze był w pracy. Ja jeszcze jestem w pracy. Byś miał więcej pieniędzy. Ale po co? No jak po co? Byś potem startup jakiś założył, kutry pokupował, wiesz, przedsiębiorstwo, byś to jakbyś prezes. Rozumiesz, co się dzieje? No, ale na koniec miałbyś więcej czasu, by sobie leżeć. I na koniec byś miał więcej czasu, żeby sobie poleżeć. Mówi, ale zaraz leżę, mówi do niego, nie? Więc to jest właśnie ta wolność, którą daje ci proces, że jak wiesz, to się zastanawiasz, jaką ja minimalną ilość rzeczywistości potrzebuję, żeby móc ten proces uprawiać.
I ty wskazujesz, że trzeba tam zadbać o partnera w domu, generalnie popracować, zapłacić za prąd, bo często robimy coś z prądem, tam na przykład montujemy, składamy, lutujemy, coś tam. I tyle. I myśli, kurna, to ja jestem niezatapialny już teraz, bo ja sobie zawsze znajdę sposób. A jeszcze się okazało, że obok jest Dom Kultury, gdzie lutownica jest za darmo, bo... Wszystko to, tak, to ja w ogóle... I wtedy ktoś mnie pyta, wiesz, a może byś porobił więcej, to byś zarobił więcej. Mówisz, nie, jeszcze potrzebuję, bo ja już oleżę już, nie? No i zobacz, mamy gotowe przepisy na szczęście. Tak. Oby tylko każdy umiał z nich skorzystać. No miał szczęście znaleźć, nie? Bo to też wcelowanie nie jest takie proste, ale 90% decyzji w życiu da się poprawić, więc jak mówił Picasso, natchnienie przychodzi w trakcie pracy i pasja też jest połączona z działaniem, więc po prostu trzeba próbować i się mylić. Jak się pomylimy, to nie jest tak, że jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Można powiedzieć A, powiedzieć nie, jednak Bóg nie chce, żeby jeździł konno i tam robić co innego. Pięknie dziękuję za to spotkanie, dziękuję ci za rozmowę. Ja też dziękuję.